Za kilka lat będzie tędy przebiegać nowoczesna autostrada. Drogowe nasypy i asfalt na dziesiątki lat pogrzebią ślady, które pozostawili po sobie w tym miejscu nasi przodkowie. Naukowcy próbują zrekonstruować i ocalić ostatnie ślady istnienia miejskiego grodu w Opawie, siedzibie pierwszych książąt i królów państwa czeskiego z dynastii Przemyślidów. Dziś nie wiemy, jak dokładnie wyglądał gród. Późniejsza zabudowa miasta skryła wszelkie pozostałości. Jedynym budynkiem z zamkowej zabudowy, który ocalał, jest dom Millera, zbudowany w stylu barokowym. Własność najstarszego w Czechach Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie. Być może pod przyszłą autostradą mogłyby zniknąć bezpowrotnie zapomniane groby z IX wieku z okresu państwa wielkomorawskiego. W tej części regionu to unikat. Jesteśmy częścią Brnieńskiego Instytutu Archeologicznego. Nasz opawski wydział w pierwszej kolejności zajmuje się ratowniczą archeologią. Mamy tutaj swoją agendę. Zgodnie z prawem, to do nas, do Instytutu Archeologicznego. Pracownik budowlany musi zgłosić każde odkrycie. My to tutaj przejmujemy i przekazujemy naszym naukowcom. Następnie dzielimy teren poszukiwawczy między grupy działające w ramach tzw. ratowniczej archeologii. Praktycznie to dla nas chleb powszedni. Oczywiście oprócz zwykłej działalności badawczej, którą się zajmujemy. Ratownicza archeologia to nasze główne zajęcie. To 80% naszej działalności. Opawa już w średniowieczu była czeskim centrum części historycznego Śląska. Opawa już od średniowiecza była czeskim centrum części historycznego Śląska. Tutaj mamy małą próbkę odkryć z północno-wschodniej obwodnicy Opawy sprzed 2 lat. Chodzi o wielokulturowy, bardzo rozległy obszar. Te odkrycia pochodzą z cmentarzy z episznurowego przykarpackiego kręgu kulturowego. Tych grobów mieliśmy tam chyba ze 20. Niestety tutejsza gleba i podłoże nie sprzyjają zachowaniu kości. Dlatego z wszystkich tych grobowych kompleksów, również tych wielkomorawskich, wykonujemy faktycznie tylko negatywy szkieletów. Cała reszta to już tylko pojedyncze odkrycia. Oprócz ceramiki znajdujemy tam również inne drobne przedmioty. Są to strzały, ostrza, czyli groty do strzał. Są też odkrycia z późniejszych okresów, pozostałości kultury łużyckiej. Należą do epoki brązu i początku epoki żelaza. Są to faktycznie drobne rzeczy. Tutaj mamy 3 odkrycia z jaskini mieszkalnej. Na dnie tej jaskini, która pierwotnie służyła do magazynowania zboża, znaleziono 2 szkielety. I to była tylko część wyposażenia tego grobu. Później ustaliliśmy, ponieważ zostali również wezwani antropolodzy, że te pojedyncze osoby zginęły nienaturalną śmiercią, może w wyniku jakiejś walki, ponieważ jedna miała przebitą czaszkę i tkwił w niej grot strzały. Zostali ułożeni w sposób rytualny na dnie jaskini, przykryci gliną i odpowiednio wyposażeni. Chodziło o tę siekierę, nóż i miedzianą spiralkę. Ta miedziana spiralka jest bardzo interesującym i znaczącym znaleziskiem, ponieważ jest to najstarszy metalowy przedmiot na terenie Opawy, wykonany przez człowieka. Teraz wehikuł czasu przeniesie nas kilka wieków później. Znajdujemy się na terenie Muzeum Ziemi Śląskiej, obok budynku wystawienniczego. Stoimy na miejscu dawnego grodu. Według pisemnych źródeł właśnie tutaj, w średniowieczu, znajdowała się zamkowa kuchnia, później przebudowana na spichlerz, a w okresie baroku na dom zarządcy zamku. I tak jak to bywa przy remoncie zabytkowych budynków, codziennie spotykają się tutaj archeolodzy z murarzami i innymi rzemieślnikami. Wychodzimy naprzeciw budowlańcom, żeby zsynchronizować nasze działania z pracami budowlanymi, tam gdzie takie prace są potrzebne. Mur to prawdopodobnie pozostałość parkanu, jednak nie możemy jeszcze tego stwierdzić na pewno.
Znajdujemy się w miejscu, gdzie będzie podjazd dla wózków inwalidzkich, wejście do kawiarni. We wszystkich miejscach objętych budową tego korytarza prowadzimy ratownicze prace archeologiczne. Przy okazji odsłaniamy wszystkie tak zwane archeologiczne warstwy kultur. Każda warstwa ma swój numer, oznaczenia identyfikacyjne, które oczywiście przypisane są do poszczególnych odkryć. Kopiemy na taką głębokość, jakiej wymagają prace budowlane. Ratownicza archeologia pomaga odkrywać przeszłość, ale także zrozumieć świat, który nas otacza.